Już tę sobotę na deskach Teatru Zagłębia odbędzie się premiera farsy Kto puka? To historia o pozornie typowych ludziach, którzy chcą ukryć przed światem swoje skrywane w sypialni sekrety. Ludzie zwykli żyć podwójnym życiem, czyli takim oficjalnym i nieoficjalnym. Jakoś tam w spektaklu napisałem trochę bardziej zgrabnie o tym, właśnie jest takie zdanie na ten temat. Czyli o tym, o czym bardzo często są farsy, o tym, że ukrywamy pewne rzeczy przed światem i wydaje nam się, że nikt o tym nie wie i przychodzi taki moment, kiedy nagle wszystko wychodzi na jaw. Zazwyczaj dotyczy to farsa kwestii obyczajowych i tak jest też tutaj. Prześmiewcze spojrzenie na hipokryzję oraz zakłamanie wobec siebie i własnych potrzeb ukazane jest poprzez splot zabawnych sytuacji. W rolach głównych występują Michał Bałaga, Tomasz Kocuj, Piotr Zawadzki i Mirosława Żak. Moja bohaterka ma wiele tajemnic, ale tajemnice również są wokół niej. Ponieważ w tej sztuce każdy ma jakąś tajemnicę i moją tajemnicą jest to, że po prostu spotykam się nie z moim mężem w mieszkaniu. Teatr Zagłębia po raz pierwszy od kilku lat postanowił pokazać na scenie farsę. Żyjemy w takich czasach, że ta farsa jest po prostu potrzebna, bo ta rzeczywistość, która nas ciągle zaskakuje i niestety bardzo często rzeczami, które nie są przyjemne, trzeba w jakiś sposób odreagować. I farsa chyba jest dobrym materiałem na to, żeby to zrobić. Premiera spektaklu zaplanowana została na 15 kwietnia. Sztuka ma być grana do połowy czerwca.